Vítam jeszcze raz serdecznie. Chciałem dzisiaj pokazać jeszcze raz, w jaki sposób używać ser feta, proszę Państwa. Jogurt grecki oczywiście i papryka Floryny. Floryna jest jedno miasto i na ten region tylko jest taki papryka, która ona nie jest pikantna, jest taki, tak jak musi być. Ona jest już wcześniej grillowana. Te produkty oczywiście jest dostępne na całą Polskę, na wszystkie delikatessy BOMI. Pierwszy krok, który robimy, musimy robić nasze feta trochę tarte, jak mówimy. Proszę bardzo. Szykujemy nasze feta, robimy tartę, robimy trochę więcej, proszę Państwa, dlatego ja dzisiaj, jak skończę te nagrania, mam grill dzisiaj i będę wykorzystać te dip paprykowe. I już moja feta jest gotowa. Dodamy trochę oliwek, extra virgin theophilos, specjalny, zrobiony dla mnie na wyspa Lesbos. Ma zapach taki owocowy, to nie jest te samo oliwa z oliwek jak te inne, które są tutaj w kraju. Ci kawałek wystarczy. I jogurt dodatkowy. Oczywiście są ludzie, którzy chcą bardzo rzadko robić te dip paprykowe, inni, którzy nie chcą rzadko. I teraz musimy trochę miksować, będzie trochę głośno. I miksujemy dokładnie. I wylewam tutaj tą miskę, proszę Państwa. Proszę bardzo. I mieszamy dokładnie z razem z feta. I ja dodatkowo musimy dać pieprz biały. W ogóle nie używamy sól. Feta jest solona. Oczywiście jak nie lubimy taki bardzo solona feta, jest jeden sposób, wszyscy wiecie, ale powiem jeszcze raz. Pukamy zimna woda po prostu i to tyle. I teraz tutaj mieszam dokładnie. Już nie muszę dać nic więcej, tylko muszę tylko czekać, kiedy będzie mój grill wieczorem. Będę używać tutaj moje ulubione dip paprykowe.